Człowieku rozumny. Nawet ku mojemu zaskoczeniu muszę powiedzieć, że dzisiaj jeszcze będzie o filmie pana Tomasza Segielskiego Tylko nie mów nikomu. Przed chwilką właśnie wziąłem udział w takiej bardzo sympatycznej dyskusji na fanpage'u pana Tomasza Sekielskiego, gdzie wydaje mi się, że w sposób dosyć merytoryczny starałem się mówić to, co myślę. Przed chwilką dowiedziałem się, że jestem broniącą pedofilii szmatą lub pożytecznym idiotą. Osoba, która tak napisała, dała mi wybór. Jestem jej bardzo wdzięczny za to, że jakby wykluczyła możliwość, że jestem jednocześnie szmatą i pożytecznym idiotą, że to już jest coś. Natomiast dało mi do myślenia to wszystko, co tam usłyszałem, co tam przeczytałem, i po przemyśleniu dogłębnie całej tej sprawy, zważywszy, że tak jak mówiłem, chcę aspirować do bycia człowiekiem rozumnym, przyznaję, że zareagowałem na film pana Tomasza Sekielskiego niewłaściwie. W tym miejscu chciałbym podziękować panu Sekielskiemu za film Tylko nie mów nikomu. Chciałbym też podziękować serdecznie pani profesor Magdalenie Środzie za ten komentarz. Kościół robi wszystko, żeby ta wiedza o złym i dobrym dotyku do tych dzieci nie docierała, bo będą łatwiejszym łupem. I dzisiaj rano obejrzałem też wywiad z panią Manuelą Gretkowską. Katolicyzm jest przedstawiany w Polsce. I to, co pan pokazywał też w swoim filmie, to jest zaprzeczenie swobody istnienia. Swobody, wolności, prawdy, tego wszystkiego, co stanowi o pięknie życia. Nie życia zastępczego, nie pakowania nam ideologii, kłamstwa. Mam wrażenie, że to, w czym żyjemy, ja mówię na to patriarchalny dziadeks, to jest zagłuszanie myśli i rozsądku, żeby brzmiały w nas tylko ich słowa, które są zakłamaną ideologią. No dobrze, to teraz proszę mi powiedzieć, co według Manueli Gretkowskiej oznacza swoboda życia? Coś, czego nie mieliśmy okazji trenować w Polsce, tej swobody i radości życia, bo to jest głównie też radość. Bo cały czas próbowaliśmy w ogóle istnieć, o czym mówi nasz hymn. Jeszcze Polska nie zginęła. A nie podziwiajmy przyrodę, jak w hymnie szwedzkim na przykład. Cieszmy się słońcem i życiem. No to czym jest ta swoboda? Bo znowu weszliśmy w taki... Nie liczenie się na przykład, tak w najprostszych rzeczach. Nie liczenie się z autorytetami. Bo autorytety... W ogóle nie są potrzebne? Uważam, że w demokracji w ogóle. O czym mają decydować autorytety za nas? Mają być takim plastrem na mózg, bo powiedział Jan Paweł. I to jest różnica w protestantyzmie też, który każe myśleć za siebie, być odpowiedzialnym za siebie, a nie zrzucać to na siły wyższe. A sztuczna inteligencja, tak jak teoretyczny Bóg, wie wszystko, nie musi się uczyć, a my się rozwijamy. I dlatego te autorytety też są dosyć kłopotliwe, bo od czasów Jana Pawła w Polsce mamy taki ulubiony termin tożsamość. To jest trumna i społeczeństwo ma ich osądzić, nie papież. I teraz pytanie, czy w Polsce, w kraju, gdzie od tylu lat właściwie mieliśmy najeźdźców, bo najeźdźca gwałci dzieci, zniewala kobiety i zabiera pieniądze. A Kościół to w Polsce robił. Ale czy polskie społeczeństwo jest na etapie, na którym rzeczywiście będzie domagało się osądzenia i rozliczenia? Myślę, że 30% do tych 30% żelaznego elektoratu nie dociera nic. Mówi pani o elektoracie PiS-u. Tak, bardzo, bardzo katolickim. I oni nam po prostu chcą w zastępstwie zrobić obciąganie mózgu, mówiąc w sposób taki seksualny. Obciąganie mózgu, dla nich jest to przyjemność ma być, a dla nas wyssanie sumień i Kościół sięga w majtki kobietom i do portfeli mężczyzn. I co jest gwarantem tego, że Kościół powinien nadal być Kościołem? To, że Chrystus przekazał swoim następcom moc rozgrzeszania, sakramentów i tak dalej, to jak we Władcy Pierścienia ten pierścień. A Kaczyński woła, że kto podniesie rękę na Kościół, podniesie na Polskę. Ale już nie woła. Tak, wara od naszych dzieci, które są gwałcone przez ten Kościół. Więc to jest takie powiązanie. Myślę, że po tych wyborach nastąpi na pewno przełom, ale potem powinno nastąpić, jeśli naprawdę ma być zmiana, a nie do następnej przewałki, że wróci PiS albo coś gorszego, to musi być rozliczenie. I tej władzy, która jest władzą paramafijną i władzy duchowej, która też się w to wpisuje.
Czy może mogę prosić panią, aby pani na górze zostawiła z dedykacją dla mnie? Oczywiście. Proszę bardzo, dobrego dziękuję. Dnia. Dziękuję za te słowa, ponieważ widać teraz, że film pana Tomasza Sekielskiego był nie tylko atakiem w Kościół, ale też atakiem w PiS tuż przed wyborami. Mój kanał jest apolityczny. W momencie, w którym zacząłem mówić coś na temat Kościoła katolickiego, od razu przypisano temu kanałowi łatkę kanału politycznego i z tym chyba nie jestem w stanie nic zrobić. Jeżeli teraz ktoś nazwie mnie od razu pisiorem, jak to bardzo pięknie często się mi określa, to osoba taka ma oczywiście taki wybór. Jeszcze raz przepraszam za moją poprzednią reakcję na film Tylko nie mów nikomu pana Tomasza Sekielskiego. Teraz widzę, że reakcja ta była o jakieś 1000% za słaba. Wypomina mi się w nieskończoność to, że w pierwszej swojej reakcji na film pana Tomasza wypomniałem mu jego wagę. Kilkakrotnie odnosiłem się do tego, mówiłem, że nie jestem dumny z tego komentarza, ale po obejrzeniu teraz tego wywiadu pana Tomasza z panią Manuelą muszę powiedzieć, że chyba jednak trochę jestem. Bo nie rozumiem za bardzo układu, w którym ja mam słuchać takich rzeczy na swój temat, bo ta pani mówi o kościele, a ja jestem częścią kościoła i w imię jakiejś kultury konwersacji udawać, że my sobie tutaj miło rozmawiamy. Ta pani powiedziała najplugawsze rzeczy na mój temat. Jeżeli ja teraz na przykład powiem, że nie chciałbym z ust pani Manueli Gretkowskiej słyszeć porad na temat tego, czym znaczy szczęście, i że dziwnie się tego słucha, w ogóle z ust kobiety, która w sumie ma długie, siwe włosy, jest nie za dobrze zaaranżowana, a jak wynika z wypowiedzi moich koleżanek, nie za bardzo też wzbudza zaufanie kobiet, jako taka kobieta spełniona, która powinna nauczyć o tym, czym jest szczęście. Powiedziałem te rzeczy, hejtujcie mnie. No nie mogę z założonymi rękami słuchać najbardziej plugawych rzeczy na temat siebie i swojego kościoła i w odpowiedzi wchodzić w pseudomerytoryczną dyskusję. Natomiast jeżeli pani Manuela ma taką ochotę, to ja oczywiście jestem gotowy stanąć z panią Manuelą do debaty, w której poruszymy takie tematy jak szczęście, o co chodzi w ogóle w życiu. Podyskutujemy też może trochę o tym i spróbujemy wspólnie dojść do tego, kto z nas dwojga tak naprawdę jest niewolnikiem jakiejś ideologii. Pani Manuelo, zaprosiłbym panią do domowego kościoła, ale to jest wspólnota dla małżeństw. To tam pani by nie mogła pójść. Natomiast może w zamian za to zaproszę panią do odnowy w Duchu Świętym. Zachęcam, żeby pani się udała na spotkanie takiej wspólnoty. Myślę, że będzie to dla pani szansa zobaczyć sobie, jak wyglądają kobiece kobiety. Takie kobiety, za którymi mężczyźni się oglądają. Czasami nawet z takim delikatnym opadem dolnej wargi. Tak reagują mężczyźni na kobiety kobiece. Natomiast myślę, że pani też dobrze by się czuła, gdyby tak reagowano na panią. I pewnie pani tego szuka. Na razie bezskutecznie, tak mi się wydaje. Jeszcze raz zapraszam panią do wspólnoty Odnowa w Duchu Świętym, gdzie zobaczy pani, jak wygląda kobieta, która podoba się mężczyznom. I czy rzeczywiście spotka tam pani kobiety jakoś umysłowo zniewolone przez ideologię i podobne rzeczy, o których pani wspominała w swoim komentarzu. Proszę państwa, jestem absolutnie przekonany, że mamy do czynienia ze zmasowanym atakiem na kościół katolicki w Polsce. Wydaje mi się, że nawet w czasach komunizmu nic, co czyniono kościołowi, nie może się równać z tym, co dzieje się teraz. Ja należę do kościoła katolickiego. Czy wierzę w to, co powiedział Jezus, że bramy piekielnego nie przemogą? Wierzę. Natomiast czy uważam, że to oznacza, że ja mam bezczynnie patrzeć, jak próbują? To nie ja. Według mnie film pana Tomasza Sekielskiego to jest socjotechniczna sieczka. Socjotechnikę rozumiem w ten sposób, że wybierzemy coś, co jest oczywiście prawdą i pokazujemy to w taki sposób lub taki tego wycinek, żeby odbiorca myślał, że ogląda prawdę, a jednocześnie w jego podświadomości dzieją się zmiany. Celem tego filmu było dokonać zmian w podświadomości, a nie pokazanie tylko problemu pedofilii w kościele oraz dramatu ofiar. O co mi chodzi z tą podświadomością? Wydaje mi się, że nikt z nas tak naprawdę nie byłby w stanie uchwycić momentu, w którym na przykład słowo patriota zostało w naszych podświadomościach zlane niemalże ze słowem nacjonalista albo wręcz faszysta. Kiedyś słowo patriota to było piękne słowo. Dzisiaj jak powiesz komukolwiek jestem patriotą, to spojrzę na ciebie tak dziwnie. Dlaczego? W którym momencie to nastąpiło? Czy nie rozumiecie, że film pana Tomasza Sekielskiego służy tylko i wyłącznie temu, żeby statystyczny Polak, gdyby go obudzić w środku nocy, zaświecić mu latarką prosto w oczy, zapytać, czym się kojarzy słowo pedofil, powiedział ksiądz? Zabrano nam słowo patriotyzm. Niemalże wstyd. Zachodzono troszkę flagę, bo przypiąć sobie flagę Polski gdzieś tu albo pokazać ją gdziekolwiek, to też jest już tak troszkę jakby wstyd. Zabrano nam słowo Polska, bo jak się powie słowo kocham Polskę, to też to się kojarzy od razu politycznie. A teraz chcą nam zabrać słowo ksiądz i słowo kapłan. Ja bardzo bym nie chciał na to pozwolić.
Natomiast w tym momencie chciałbym powiedzieć, że film pana Tomasza jest w sumie takim trochę majstersztykiem. Zastanówmy się, o co tutaj w ogóle chodzi. Chcecie zwalczyć Kościół, łącząc go ze słowem pedofilia, aby bardzo ograniczyć wpływy Kościoła w tym kraju, żeby otworzyć furtkę dla ideologii płynącej z Zachodu, gdzie za chwilę nie będzie absolutnie żadnych barier, na przykład dla czegoś takiego. Pedosexual to jest takie nowe słówko angielskie. Bardzo bym chciał, żebyście sobie na jego temat poczytali. Moi drodzy, czy jestem jedyną osobą, która uważa, że celem filmu pana Tomasza Sekielskiego nie było jedynie pokazanie dramatu ofiar czy ewentualnie problemu pedofilii w kościele, ale zabranie nam kościoła? Ja tak uważam, tak już od kilku dobrych dni i jakoś nie mogę tego wrażenia w sobie zatrzeć. Ku zaskoczeniu mojej żony, przyjaciół i prawdopodobnie też niekorzystnemu wpływowi tego pomysłu na mój biznes, postanowiłem zaangażować się w tworzenie tego kanału, który się nazywa Wujek TV. Ta nazwa jest może troszeczkę żenująca, natomiast nie mam zielonego pojęcia, kto kiedy nadał mi ksywkę Wujek, tak na mnie ludzie mówią, Wujek Dave. Jeżeli nie jestem zupełnie sam w przekonaniu, że dzieje się coś niedobrego, proszę wszystkich, którzy myślą podobnie jak ja, o pomoc. Tą pomoc można mi udzielać przede wszystkim poprzez upowszechnianie mojego kanału. Oczywiście, jeżeli masz wrażenie, że ja mam parcie na szkło i chcę popularności, to nie rób tego, broń Boże. Natomiast jeżeli masz choć troszkę zaufania do tego, że mi zależy na treściach, a nie na własnej popularności, to mi pomagaj. I w tym momencie chcę powiedzieć, że w social mediach dużo większą wagę ma udostępnienie czegoś niż lajkowanie. Więc doceniam kciuki w górę, doceniam serduszka na Twitterze. Natomiast jeżeli chcesz mi naprawdę pomóc, po prostu podawaj dalej tę treść. Udostępniaj i podawaj dalej moje tweety. Można mi też pomóc w ten sposób, że pod tym filmem, gdy zaczną się komentarze hejtujące, a ja nie będę miał czasu na nie wszystkie odpowiedzieć, odpowiadajcie na nie w moim imieniu. Róbcie to proszę jak najżyczliwiej i merytorycznie, ale nie pozostawiajcie jakby bez odpowiedzi komentarzy hejtujących moją osobę, Kościół i chyba przez to was. I uwaga, uwaga, teraz coś, o czym mówić może trochę niezręcznie. Natomiast jak już pewnie widzicie, mnie niezręczności nie zrażają. Zaczynam zbiórkę pieniędzy na Patronite. Bez tych pieniędzy kanał i tak powstanie. Będę go robił. Natomiast jeżeli udałoby mi się zebrać kwotę, za pomocą której będę mógł zapłacić współpracownikowi swojemu, który mnie odciąży, bo obecnie wstaję codziennie o 4 rano, żeby jakoś ogarnąć tematy związane z tym kanałem, to będzie super. Obecnie już przygotowuję dla siebie małe studio. Zobaczcie proszę, jak wyglądają przygotowania. Robię to dlatego, że już rodzina trochę słabo znosi mnie w domu z tym całym nagrywaniem. Na to studio mnie stać. Chociaż, jak przyjaciele wiedzą, ostatnio padłem ofiarą ludzi, którzy chyba nie mają dobrych intencji i namówiwszy mnie na coś teraz, chyba doprowadzili mnie do poważnych strat, ale o tym może kiedyś. Jeżeli chcesz wesprzeć to moje dzieło, udostępnij moje filmy, udostępnij moje posty na Facebooku, podawaj dalej moje tweety na Twitterze, ewentualnie wpłać jakieś pieniądze na Patronite. Te pieniądze będą miały też dwojaki charakter. Po pierwsze, pozwolą mi zapłacić za coś, na przykład za pracę współpracownika, ale również dadzą mi odczucie, że nie jestem sam. Link do Patronite umieszczam pod tym filmem, a gdybyście w przyszłości chcieli znaleźć, to po prostu mój profil nazywa się tam Wujek TV. I znowu podobny komentarz, jeżeli podejrzewasz, że mam skłonności do wykorzystywania tematów społecznych i obrony kościoła ku temu, aby się wzbogacić, to proszę nie wpłacaj tych pieniędzy. Natomiast przy odrobinie zaufania może uznasz, że tu chodzi o coś więcej niż moje partykularne interesy finansowe. Na koniec dla rozluźnienia atmosfery chciałbym pokazać wypowiedź Dody. Może Doda mądrze powiedziała, że to osoba, która idzie tak naprawdę do seminarium już z pedofilem, a nie, że ksiądz się nim staje. Byłam szczerze oburzona niektórymi komentarzami pod tym filmem, gdzie głównie kobiety, to jest dla mnie szokujące, tłumaczą te zachowania, twierdząc, że księża, nie mając nic pod ręką, cytuję, chcąc wyżyć swoje męskie hormony, przez celibat sięgają po łatwą ofiarę. What the fuck? Serio? Ktoś to naprawdę wierzy? Wystarczy przeczytać jakąkolwiek książkę na temat pedofilów i wtedy się wie, że połowa z nich ma swoje żony, ma swoje związki, a i tak ciągnie ich do dzieci, bo to jest po prostu totalne, wiesz, zboczenie i w głowie przekręcona klepka. To nie ma nic wspólnego z tym celibat, bo innymi słowy,
no, wszyscy jesteśmy pedofilami. Jakby nas zamknęli, rozumiesz, na wyspie bezludnej przez 5 lat, to nagle byście podniecali dziećmi? No nie. Ja pierwsze co, gdybym zobaczyła dziecko na bezludnej wyspie, chciałabym mu pomóc, a nie zaciągnąć go pod palmę. No, niepoważne komentarze. Gdyby nie fakt, że moja żona jest według mnie najpiękniejszą kobietą, jaką widziałem w życiu, po tej wypowiedzi prawdopodobnie mógłbym się w pani Dodzie zakochać. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i dzięki za twój czas.